Dzień dobry Państwu, Emilia Wierzbicki, witam Państwa ponownie po krótkiej przerwie. To jest oczywiście Dzień z Republiką i kolejną część naszego programu rozpoczniemy od połączenia z naszym reporterem Michałem Gwardyńskim, który dzisiaj sprawdza. My jako Telewizja Republika nie chcemy być gołosłowni, nie chcemy twierdzić, że Donald Tusk nie zrealizował swoich obietnic, jeśli tego nie sprawdzimy, ale przypominamy sobie jego wypowiedź o paliwie za 5,19 i właśnie dziś Michał Gwardyński w tą studniówkę, tak możemy powiedzieć, 101 dni rządu Donalda Tuska pojechał sprawdzić, czy rzeczywiście cena paliwa jest za 5,19. Michale, może zacznijmy od tego, na jakiej stacji jesteś. Chyba taka mało znana marka, że tak powiem. Dzień dobry Państwu. Stacja, przed którą się znajdujemy, nie jest ona znana powszechnie wszystkim warszawiakom. Często jest to miejsce owiane tajemnicą ze względu na fakt, że ta stacja pracuje w nieregularnych godzinach, jak pozostałe stacje benzynowe, czyli od godziny 9 do 17. Ale co istotne, co jest najważniejsze, dlaczego znajdujemy się przed stacją należącą do Centrum Obsługi Administracji Rządowej? Ponieważ to właśnie centrum jest jednostką odpowiadającą za kwestie związane z gospodarką budżetową w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli stacja, która jest za moimi plecami, której Państwo widzą, cennik, jest bezpośrednia w zakresie zależności, podlega pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i tu premier Donald Tusk, czy rzecznicy na przykład z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nie stwierdzą, że te ceny na tej stacji są wynikiem działania zachodnich korporacji, zachodnich biznesów, które tą cenę zawyżają w sposób celowy, aby wzbogacić się na portfelach Polaków, na portfelach kierowców. Warto podkreślić, że te ceny, które Państwo widzą za moimi plecami, czyli 6,74 zł za tak zwaną, potocznie mówiąc, 95 oraz 6,92 za olej napędowy, no nijak się mają do tego, jaką zapowiedź deklarował Donald Tusk. On mówił o tym, że wystarczy jedna prosta decyzja i paliwo będzie po 5,19 zł. Jak wygląda to na stacji rządowej, na której są obsługiwane m.in. rządowe limuzyny, na której są tankowane samochody należące do służb, do Służby Ochrony Państwa, do innych służb mundurowych? Państwo widzą doskonale te ceny, jakie są dostępne dla klientów, którzy chcą udać się zatankować na tej stacji. Jak już Państwu wspominałem, wiele lat temu mówiono, była taka miejska legenda, że jest to najtańsza stacja paliw w Warszawie, miejsce, na które nie jest powszechnie znane opinii publicznej. No, jak Państwo widzą, ceny na tej najtańszej stacji paliw znacząco odbiegają od zapowiedzi Donalda Tuska, mówiącemu o tym, iż paliwo będzie po 5,19 zł. Widzimy rzeczywiście ceny za Michałem i na pewno 5,19 zł to nie jest. No, bardzo dziękujemy. Sprawdziliśmy rzeczywiście cena inna niż obiecywano. Michał Gwardyński z Warszawy. Bardzo Ci dziękuję, Michale. A już teraz łączymy się z naszym kolejnym gościem. Jest nim pan Waldemar Krysiak, publicysta Tysol.pl. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Panie redaktorze. Dzień dobry, pozdrawiam. Panie redaktorze, my oczywiście w tym tygodniu żyliśmy protestami rolników w całej Polsce, ale protesty rolników w Europie rozpoczęły się znacznie wcześniej. Przypominam sobie te protesty w Niemczech. One rzeczywiście były bardzo intensywne, też takie bardzo ciekawe sceny, gdzie na przykład Robert Habeck nie został wpuszczony do kraju, kiedy wracał z wakacji statkiem. Rolnicy zablokowali mu wjazd do kraju, więc rzeczywiście te protesty są intensywne i dziś wiemy, że po raz kolejny odbywają się w Berlinie. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja na miejscu. Sytuacja w Berlinie dopiero się rozkręca. To znaczy, do miasta od wczesnych godzin porannych tak naprawdę przybywają ciągniki oraz sympatyzanci protestu rolników. Musimy sobie jednak zdać sprawę, że dzisiejszy protest w Berlinie jest tylko jednym, małym w sumie nawet, protestem w porównaniu do tego, co od tygodni, od miesięcy dzieje się w całym kraju. Oczywiście w mediach lądują informacje o tych największych demonstracjach, jednak w Niemczech od miesięcy, każdego dnia, w kilku miejscach kraju, w nocy rolnicy zbierają się, głównie w małych i średnich miejscowościach, żeby protestować przeciwko własnemu rządowi. Te protesty często kończone są tak zwanymi Mahnfeuer, czyli
ogniskami ostrzegawczymi, bo rolnicy postawili na głównie jednak pokojowe protesty. I w małych miejscowościach co noc płonie jakieś ognisko, w małych miastach widzimy ulice Starego Miasta zajęte przez rolników, przez ciągników i mnóstwo osób w całych Niemczech od miesięcy ten protest, te protesty wspiera. Panie redaktorze, w Berlinie dopiero się zaczyna. No dzisiaj. Właśnie, w Berlinie też na miejscu będzie nasz korespondent Michał Jelonek, który wiemy, że jest w drodze. Wiemy, że tam brama brandenburska jest już zajęta. Ale skupmy się na tych postulatach początkowo rolników. To są oczywiście kwestie Zielonego Ładu. Wiemy, że import produktów rolno-spożywczych z Ukrainy niemieckich rolników aż tak bardzo jak polskich nie dotyka, ale też w jakimś stopniu. Ale tam były też postulaty dotyczące ceny diesla, dopłat do paliwa. Dokładnie, bo te protesty ogólnie mają dwa poziomy. Mają ten poziom ogólny oraz poziom bardziej detaliczny. Zacznijmy może od tego detalicznego. W tym momencie niemiecki Bundesrat dyskutuje nad przyjęciem pewnej ustawy. Ta ustawa nazywa się Wachstumschancengesetz, czyli ustawa o szansach wzrostu. I ta ustawa jest tą, jedną z kilku, która ma częściowo zebrać pieniądze na nowe kierunki rozwoju dla Niemiec, jednocześnie zabierając te same pieniądze z innych źródeł. No i żeby dać jednym, trzeba zabrać drugim i tym, którym chce się teraz zabrać, są rolnicy. Zabrać ma się subwencje, dotacje do diesla, tego wykorzystywanego w gospodarce, i rolnicy właśnie przeciwko temu protestują. No bo nowy rząd postanowił, że oni odgórnie wytyczą, jaki będzie kierunek rozwoju, i akurat rolnikom się nie trafiło. Także oni mają być tymi, którzy stracą. Dlatego właśnie w Berlinie, ze względu na tą nową ustawę Wachstumschancengesetz, odbywa się teraz protest. Także to jest ten poziom taki bardziej detaliczny. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie protesty, które miały miejsce w Niemczech, tak naprawdę w całej Europie w ostatnich tygodniach, te kierują się przeciwko biurokracji, przeciwko zielonym ładom oraz przeciwko szaleństwu Unii Europejskiej, mówiąc najbardziej ogólnie. Panie redaktorze, ale tutaj właśnie szaleństwa Unii Europejskiej i te przepisy, ale też warto podkreślić, że to nie są tylko rolnicy. My czytaliśmy przecież o tym, że do rolników dołączają inne grupy, niezadowolone grupy społeczne. To były między innymi związki rzemieślnicze. Tak więc widzę, że w Niemczech rzeczywiście jest to napięcie i to nie tylko wśród rolników. To nie są tylko rolnicy, to są oczywiście też spedytorzy. Tu chodzi o cały transport, no bo w momencie, w którym produkty rolnicze stają się droższe, no bo nie można produkować ich dzięki też subwencjom rządowym, które w Niemczech rolnicy otrzymują już od dekad, otrzymywali przynajmniej do teraz, no to razem z tym rosną ceny wszystkich innych produktów i do rolników oczywiście dołączyły się już dawno temu inne grupy społeczne. Warto zwrócić uwagę w Niemczech na to, że protesty rolników przedstawiane są jako protesty skrajnej prawicy. To znaczy, kiedy w Niemczech odbyła się pierwsza duża fala protestów rolniczych na przełomie minionego i obecnego roku, zaraz po tych protestach odbyły się protesty lewicowe, progresywne, które starały się rolników przedstawić jako reprezentantów skrajnej opozycji albo neonazistów. Także w Niemczech, mimo tego, że do rolników dołączają coraz to nowe grupy społeczne, które szczerze protesty wspierają, no to w mediach albo słyszymy tylko bardzo okrojone informacje o proteście rolników, albo dowiadujemy się, że kto może wspiera te protesty rolników, to może wspiera Rosję. Takie są pomysły i w mediach niemieckich reprezentacja niemieckich rolników jest taka dość mroczna, pachnie spiskiem, podczas gdy w rzeczywistości rolników wspierają nie tylko różne grupy społeczne, takie związane z handlem czy transportem, ale też zwykli Niemcy, którzy dość mają unijnej biurokracji. Którzy właśnie chyba też dość mają sytuacji w kraju. Wiemy, że w tym roku w Niemczech odbędą się częściowo w niektórych landach wybory. I właśnie, jakie nastroje, jakie notowania? Chyba jednak te nastroje społeczne i notowania jak dotąd partii politycznych popularnych spadają. Ten trend się odwraca. To znaczy,
po samym dnie w dużym stopniu od miesięcy szoruje rząd, który nie potrafi utrzymać się w sercach Niemców. To znaczy, na najniższym poziomie od dłuższego czasu jest poparcie dla Scholza, dla samego kanclerza. W niemieckiej prasie omawia się możliwość rozpadu obecnego rządu koalicyjnego, prawda? No właśnie, kanclerz Olaf Scholz to chyba trzeba, panie redaktorze, powiedzieć wprost, jest ostatnio bardzo mało popularny w Niemczech. Jest bardzo mało popularny dlatego, bo pewnie nie udało mu się osiągnąć wielu obietnic, natomiast Scholz w porównaniu do Merkel jest też osobą, tak przynajmniej wypada, bardzo mało charyzmatyczną. No i trzeba też zwrócić uwagę na to, że tak zwana Ampel, ten rząd niemiecki obecny, jest dość odrealniony, jeżeli chodzi o problemy zwykłych Niemców. Na przykład Zieloni, którzy w rządzie zasiedli, skupiają się, podobnie jak w Polsce, lewica, na tym tematach aborcji, LGBT, wspieraniu anarchistów. Także wiele osób w Niemczech pewnie ma wrażenie, że ich codzienne problemy, również rosnących cen mieszkań, rosnących cen żywności, nie są omawiane dostatecznie przez obecny rząd. Rząd zamiast zajmować się zwykłym Niemcem, zajmuje się dogadzaniem tęczowym, kolorowym imigrantom. No właśnie, powiedział pan tęczowym, kolorowym. To jest raczej jedna grupa społeczna, która określa siebie jako grupa LGBT+. No ale z drugiej strony w Niemczech jest ogromny problem związany z migracją, z tym całym systemem socjalnym, który sponsoruje te osoby, które do Niemiec przyjechały. Ale przecież ta polityka osiągnęła fiasko. I odnoszę wrażenie, że przez ostatnie lata to był jednak pewnego rodzaju temat tabu. To nie było tak, że nie wiem, Niemcy spotykający się na ulicy po prostu narzekali wprost głośno na tą politykę migracyjną, ale chyba te czasy już powoli mijają. To nie jest temat tabu. To znaczy, Scholz na przykład zebrał ogromną krytykę za to, że około 1,5 miesiąca temu stwierdził, że Niemcy muszą im großen Stil abschieben, że muszą deportować w wielkim stylu. To była wypowiedź wyjątkowo kontrowersyjna, która zabrzmiała dla jego własnego rządu jako faszyzm, zabrzmiała jak faszyzm, a dla wszystkich innych zabrzmiała jako coś wyjątkowo spóźnionego. Także Niemcy teraz zastanawiają się nad tym, czy muszą deportować w wielkim stylu, a bywały takie lata przecież w Niemczech, że tylko według oficjalnych liczb do kraju napływało 800 tysięcy imigrantów spoza Europy. 800 tysięcy, to jest prawie 1 000 000 na rok. 1 000 000 nowych obywateli, Neudeutsche, którzy nagle pojawiają się, prawda, zza morza, z innych kultur. Niemcy mają ogromny problem z migracją i oczywiście ta sprawia też na przykład, że rosną ceny mieszkań. W Berlinie mieszkań jest brak. Kolejki do jednego mieszkania. Ale pan rozumiem, że pan mówi też o mieszkaniach na wynajem, bo to nie jest tak w Niemczech jak w Polsce, że tutaj jednak jest ten taki kult własności, że ludzie raczej kupują mieszkanie własnościowe. W Niemczech ludzie raczej wynajmują mieszkania. W Niemczech prawdopodobnie połowa osób ma własne mieszkanie, reszta wynajmuje. W Berlinie będzie to jeszcze, tych posiadających będzie jeszcze mniej. Także ja mówię tutaj tylko o mieszkaniach na wynajem. W Berlinie są takie kolejki do jednego mieszkania na wynajem, że czasami na jeden termin, na tak zwane Gruppenbesichtigung, na zwiedzanie grupowe, przychodzi od 200 do 250 osób. O tym piszą gazety niemieckie, berlińskie szczególnie. Także szok. Ale mówi pan, przepraszam, o oglądaniu, tak? O oglądaniu mieszkania. Tak. O oglądaniu dla chętnych. Jakby ktoś chciał móc wynająć mieszkanie, to na jedno mieszkanie w ostatnich latach w strefie A lub B, czyli w tych głównych, dwóch głównych, trzech głównych stref miasta, przychodzi po kilkaset osób. Kilkaset chętnych na wynajem jednego mieszkania. No bo mieszkania nie powstają, a migrantów przybywa 1 000 000 na rok i Niemcy nie radzą sobie z kryzysem. Nie powinniśmy się więc dziwić, że obecnie Niemcy ze swojego rządu nie są zadowolone, nie są zadowoleni. A ceny mieszkań, jeśli chodzi o zakup, jak rozumiem, to jest już powoli coś wręcz nieosiągalnego. To stało się dawno temu nieosiągalne, jeżeli chodzi o niemiecką stolicę. Natomiast
Same ceny wynajmu też stają się niemożliwe, bo one wzrosły o 30-40% w ostatnich latach. Berlin starał się zablokować ceny mieszkań, wzrost cen mieszkań za pomocą tak zwanej Mietbremse, czyli ustawy, która stanowiła, że jeżeli w mieszkaniu nic się nie poprawiło, no to nie można zwiększyć jego ceny. Natomiast Mietbremse okazała się niezgodna z konstytucją, więc i te próby dogodzenia Niemcom spełzły na niczym. Panie redaktorze, a zarobki? No bo też myślę, że jednak panuje takie przekonanie, które już nie jest aktualne, takie dość fałszywe przekonanie o tych zarobkach niemieckich, czy też zarobkach na Zachodzie, że one znacznie odbiegają od tych polskich realiów. To też się powoli zmienia. To prawda, szczególnie, że takie miejsca jak Berlin nie mają specjalnie własnego przemysłu. Przemysłem Berlina jest turystyka. Także kiedy na przykład wprowadza się lockdowny, albo kiedy ludziom brak pieniędzy na podróże, no to oczywiście miejsca turystyczne typu Berlin strasznie na tym cierpią. W dużym stopniu nadal da się żyć w Monachium, da się żyć w Stuttgarcie, w Kolonii. Niemiecka jednak stolica jest jedną z tych biedniejszych na tle Europy. Także doceniajmy Warszawę, kiedykolwiek w niej jesteśmy. Naprawdę, bo ta jest i czysta, i ładna, i bezpieczna. Ale to prawda, ponieważ pan wspomniał o porządku i rzeczywiście, jeżeli ktoś, nie wiem, udał się niedawno do Berlina, czy też do Kolonii. Kolonia to jest też miasto, w którym jest po prostu mnóstwo migrantów. Czasami trudno jest tam spotkać po prostu kogoś narodowości niemieckiej. No to można zobaczyć bardzo, bardzo dużą różnicę między chociażby czystością miasta. To jest fakt. To prawda. W Berlinie liczba bezdomnych zwiększyła się o 1/3, może nawet więcej w ciągu ostatnich od lockdownów. Od lockdownów liczba bezdomnych zwiększyła się o 30%. To oznacza, że na chwilę obecną wynosi około 70 tysięcy, a to są dane tylko oficjalne. No i razem z wzrostem bezdomności rośnie też liczba osób atakowanych na ulicach. I co Berlin chętnie przemilcza, co też polskie lewicowe media i nasz rząd, które tak to kochają Niemcy, o czym się nie mówi w Polsce, z roku na rok dzięki migracji, szczególnie z krajów arabskich, dzięki bezdomności, w Berlinie rośnie liczba ataków na osoby LGBT, tak zwane. To znaczy, no ale jak? To przecież zawsze słyszymy, panie redaktorze, zawsze słyszymy, że tutaj w Polsce jest taka nietolerancja, a na Zachodzie no to jest zupełnie inaczej, bo to jest ten Zachód. Słynny. Według ostatnich potwierdzonych statystyk na Berlin, na rok temu, na 2 lata temu, w samym Berlinie doszło do ponad 700 ataków na tak zwane osoby LGBT, czyli mówimy tutaj o prawie 1000 ataków. 60% z tego 1000 to są gewalttaten, czyli napaści, rozboje, gwałty, pobicia. Także kilkaset ataków na osoby LGBT tęczowe na rok w samym Berlinie. Niemcy są zupełnie innym krajem w rzeczywistości, a zupełnie innym w lewicowych, postępowych polskich mediach. Także Niemcy się już dawno temu skończyły, a szczególnie dla osób tęczowych. A kto jest atakującym? Czy, no bo zazwyczaj też poznajemy nie wiem, chociażby narodowość napastnika. Znaczy, jeżeli nie poznajemy tej narodowości, to też można się domyślać, że nie są to Niemcy, prawda? Natomiast większość ataków na osoby nieheteroseksualne oraz transseksualistów to są ataki ze strony osób z krajów islamskich. Nie ma co się cieszyć, jeżeli ktoś jest kobietą, bo na przykład w ostatnich 2 miesiącach Berlin został zszokowany historią kobiet, a jedna z nich została napadnięta i zgwałcona w centrum miasta, w Görlitzer Park, przez grupę imigrantów. Druga została, dziewczynka mała, napadnięta i zgwałcona nad jeziorem Schlachtensee, też przez grupę imigrantów. Nieprzytomną, zakrwawioną znaleźli ją koledzy. Trzecia również napadnięta przez grupę imigrantów w tym samym parku, co pierwsza. Także Berlin, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o czystość, Berlin staje się powoli piekłem.
Berlin jest po części strasznym miejscem do życia. Są piękne miejsca w Berlinie, ale są i straszne. Panie redaktorze, to jeszcze krótko zapytam o te media, bo to jest rzeczywiście temat interesujący. No przecież słyszeliśmy o gwałtach w Kolonii na Sylwestra i tak dalej, i tak dalej. Czy rzeczywiście jest tak, że w niemieckich mediach panuje po prostu cenzura? To znaczy, my nie dowiadujemy się o tych wszystkich historiach z mediów. I to chyba jest jakaś pewnego rodzaju cenzura, no podejrzewam też w celu uspokojenia nastrojów społecznych, bo gdyby te wszystkie historie no, ujrzały światło dzienne, to podejrzewam, że te nastroje byłyby grobowe. To znaczy, zwróćmy na przykład uwagę na przypadek gwałtu w Görlitzer Park, gdzie turystka odwiedzająca miasto z mężem została zgwałcona na oczach własnego męża przez grupę imigrantów z Afryki, a wielu z nich, czy to byli trzej mężczyźni, ostatecznie stanęli przed sądem, każdy z nich miał kilka do kilkunastu różnych tożsamości, którymi posługiwał się w Niemczech. No i o tożsamości tej prawdziwej napastników ludzie dowiedzieli się z półrocznym opóźnieniem. Znaczy, tak jak pani właśnie powiedziała, jest pewna kontrola tego, co przedostaje się do mediów, no bo gdyby ludzie dowiedzieli się, jak sytuacja wygląda z dnia na dzień, to mogłoby dojść do protestów jeszcze większych niż te, które właśnie mają miejsce w Berlinie. I tu kończymy, panie redaktorze. Rolników. Bardzo dziękuję, tak. Pan Waldemar Krysiak. Pozdrawiam mimo okropnego przeziębienia. I życzymy oczywiście dużo zdrowia. Pan Waldemar Krysiak, tysol.pl, był moim i Państwa gościem. A my jeszcze nie schodzimy z anteny, ponieważ już teraz połączymy się z naszym wysłannikiem, korespondentem dziś w Berlinie, doskonale Państwu znany, Michał Jelonek, który śledzi protesty rolników właśnie w niemieckiej stolicy. Dzień dobry, halo, halo, Michale. O, jest już Michał. Michale, jak wygląda sytuacja na miejscu? No za tobą bardzo spokojnie. Dzień gdzie dobry, są traktory? Mili, okłaniam się Państwu. Dzisiaj za mną sytuacja bardzo spokojna, bo dzisiaj rolnicy zaczynają swój protest przed bramą branderburską, gdzie jeszcze służby oczekują na przybycie niemieckich rolników. Dzisiaj Rada Federalna Niemiec podejmie kluczową decyzję dotyczącą ustawy towarzyszącej budżetowi i w tej ustawie, na dlaczego w ogóle protestują dzisiaj niemieccy rolnicy, pod znakiem zapytania stoi przyszłość dotycząca dofinansowania dopłat do oleju, do paliwa rolniczego. I to jest jeden z tych powodów, dla których dzisiaj w stolicy Niemiec zjeżdżają rolnicy niemieccy. Pojawił się zresztą w Niemczech taki apel, by do stolicy Niemiec, by do Berlina się udać i zaprotestować wobec tych planów ograniczeń w niemieckim rolnictwie. To jest oczywiście jeden aspekt. Drugi to ten towarzyszący Europejskiemu Zielonemu Ładowi, tej polityki Green Dealu, a więc tych samych powodów, z których na ulicę polskich miast wyjechali rolnicy. To jest ten element, który dzisiaj łączy farmerów z Polski, farmerów z Niemiec, ale nie tylko, bo przecież pamiętamy, że fale protestów w krajach Unii Europejskiej przetoczyły się bardzo gwałtownie. W wielu państwach wspólnoty europejskiej rolnicy dają swój wyraz dezaprobaty wobec tych działań Komisji Europejskiej, tych pomysłów, które pojawiają się w Brukseli. Także dzisiaj tutaj w Niemczech będziemy dla Państwa oczywiście specjalnie ten protest relacjonowali. Michale, to jeszcze krótkie pytanie. Czy w drodze do Berlina widzieliście jakieś maszyny rolnicze, jakieś traktory, ciągniki, które zmierzały w kierunku Berlina? Jak duży będzie najprawdopodobniej ten protest? Ciężko stwierdzić, jak wielu rolników dzisiaj do Berlina przyjedzie. My, przejeżdżając autostradą, nie widzieliśmy zbyt wielu tych maszyn rolniczych, ciągników, bo te zwyczajnie nie mogą wjechać na autostradę. Natomiast jeżeli chodzi o drogi poboczne, to w oddali kilka takich maszyn zaobserwowaliśmy. Natomiast na ten moment oczywiście ciężko stwierdzić, jak duży to będzie protest, choć mobilizacja tutaj w Niemczech była istotna. Przeglądając media społecznościowe, widziałem wiele apeli także o promowanie tego dzisiejszego protestu wśród i przez rolników. Miały pojawiać się w sąsiadujących landach informacje na ten temat, chociażby w postaci plakatów zachęcających do udziału w tym dzisiejszym proteście i na ten protest zapraszającymi. Bardzo Ci dziękuję. To był Michał Jelonek, prosto z Berlina. Oczywiście do Michała i do jego relacji będziemy jeszcze wracać. Raz jeszcze dziękuję.
A Państwa już teraz zapraszam na serwis informacyjny, czyli skrót najważniejszych informacji. Serwis poprowadzi Magdalena Pałkowiec. Do zobaczenia po krótkiej przerwie.